Zrozumieć Zbawcą cudną moc miłości Twej, co kazała Ci wprost z nieba przyjść na śmierć na ziemi tę. Że to właśnie Ty, święty Bóg, przez krzyż zwalczyłeś grzech. Czy mogły to być gwoździe, co do krzyża wbiły Cię? Cudna miłość Twa, ta, która zbawia nas. Uzdolnij mnie, o Panie, daj pojąć rzeczy te, że to właśnie czyłeś grzech. Miło jest być wśród Was dzisiaj, razem studiować, razem modlić się. Już nie pamiętam, ale upłynęło ładnych kilka lat, kiedy byłem ostatni raz. Przypominam sobie, że byłem chyba wtedy synem, jakieś coś próbowałem szkolić, coś, jakieś były zabiegi. W każdym razie było to dosyć dawno temu. Jak już powiedziałem w apelu ewangelizacyjnym, czytałem dużo na temat działalności zboru tutaj w Poznaniu. No Poznań jest takim centrum dla Polski w ogóle biznesowym, więc jak gdyby pewne odbicie znalazło także swoje i w zborze, gdzie też powstała wspaniała inicjatywa wspierania finansowego, no misji naszego Kościoła. Jest to też o tyle cenne, że ta inicjatywa wypływa właśnie spośród wyznawców, spośród Was i dzięki temu idea przekazywania radosnej nowiny może w różnych, przeróżnych formach być upowszechniana, rozwijana. No chciałbym tylko wyrazić swoją radość, uznanie i powiedzieć chwała Bogu, że są takie osoby, które tyle serca w to wkładają, bo wiemy, że organizowanie różnych rzeczy wymaga naprawdę wielu trudów, wielu zabiegów. To nie jest tak, że coś się dzieje samo. Wiem, jak to dużo kosztuje, jakby z innej perspektywy, dlatego też ogromnie to osobiście doceniam i niech Bóg błogosławi Wam za to wszystko, co czynicie. A dzisiaj chciałbym powiedzieć kilka słów refleksji wokół tytułu tematu, który brzmi z włoskiego con amore. Nie wiem, czy wiecie, co znaczy con amore. Nie.
Dokładnie z włoskiego oznacza z miłością, z oddaniem, z uczuciem i z pasją. W czasie szkoły sobotniej mówiliśmy troszeczkę o tym, że najważniejszym fundamentem nie jest idea, nie są nawet zasady skądinąd mądre, słuszne i potrzebne, ale podstawą było i jest i oby pozostało na zawsze jest to, że tym fundamentem jest konkretna osoba, a nie idea. To jest Jezus Chrystus. Chciałbym, rozwijając tę myśl, nawiązać do XVIII wieku. Otóż w Wiedniu żyło dwóch kompozytorów. Jeden nazywał się Antonio Salieri, a drugi to 6 lat młodszy Wolfgang Amadeus Mozart. Obaj muzycy żyli i tworzyli mniej więcej w tym samym czasie, no i w tym samym mieście. Salieri, tutaj kilka słów, znacząco przyczynił się do rozwoju XVIII-wiecznej opery. Jego muzyka wywarła ogromny wpływ na ówczesnych kompozytorów. Autor 39 oper, licznych symfonii, kantat, oratoriów, ale szczególnie uczył kilku muzyków, którzy zapisali się także w historii właśnie muzyki. To jest Beethoven, Schubert i Liszt. Jeden z nich, uczeń właśnie Salieriego, słynny kompozytor Beethoven, miał powiedzieć o Mozarcie takie słowa: nigdy nie byłem i nie będę w stanie stworzyć takiej muzyki jak Mozart. Tak czytając tę historię, pomyślałem sobie, co musiał czuć Salieri, kiedy jego uczeń Beethoven mówi w ten sposób o konkurencji, o uczniu innego profesora. Nie jest to miłe. Salieri był solidnym, systematycznie pracującym muzykiem. Był początkowo zachwycony młodszym kolegą Mozartem, ale ta fascynacja początkowa już od dziecka zaczęła się przeradzać potem w zazdrość, w gniew, w końcu wręcz w niszczycielską nienawiść. Tak to nieraz w życiu bywa. Wszystko przez muzykę, talent. Salieri z przeciętnego, ale w gruncie rzeczy dobrego człowieka przeistacza się w cichego, nieustępliwego wroga i wręcz prześladowcę Mozarta. Mamy do czynienia z dwoma ludźmi. Jednego możemy nazwać geniuszem, czyli Mozarta, absolutnym geniuszem, drugiego natomiast rzemieślnikiem. Natomiast Wolfgang Amadeus Mozart, kilka słów tylko, mając 5 lat napisał swój pierwszy utwór, menuet i trio. Mając zaledwie 8 lat Mozart zagrał na Wersalu dla Ludwika XV, potem w Pałacu Buckingham dla Jerzego III. I wszystko, co tworzył, było lekkie, było takie zwiewne, możemy powiedzieć con amore, napisane z pasją, z miłością, z uczuciem. Dlaczego o tym mówię? Otóż w naszym życiu, chrześcijańskim życiu, możemy być albo Salierim, albo Mozartem. Możemy być punktualni, przychodząc na różne spotkania, niezwykle zdyscyplinowani, tak jak Salieri był w swojej sztuce zdyscyplinowani, czytać systematycznie Biblię, nawet wtedy, kiedy nie sprawia nam to przyjemności, ale nadszedł dzień, a muszę przeczytać odpowiedni fragment. Możemy być zaangażowani w różne inicjatywy. Niby jest dobrze, niby wszystko powinno być na właściwym miejscu. A jednak jest coś, co smuci, coś, co może powodować, że nie do końca czujemy się komfortowo w tym, czym zaistnieliśmy. Kiedyś pewnego razu przyszedł taki rzemieślnik do Pana Jezusa. Przyszedł nocą, wiecie, o kogo chodzi,
I przyszedł z pewną refleksją, dlatego że on, nauczyciel, on, który był systematykiem, który znał bardzo dobrze wszystkie zachowania, jak trzeba w danej sytuacji, znał prawo, znał wszystkie przepisy i wydawałoby się, że do szczęścia nie powinno nic brakować, a jednak brakowało i to bardzo dużo. Kiedy przyglądał się, jak mówił Pan Jezus, przyglądał się tłumom, które były zafascynowane tym, w jaki sposób Jezus mówił. Patrzył, jak tłum z zapartym tchem, z podziwem spoglądał na Jezusa i jakby spijał z Jego ust wszystko to, co tchnęło życiem, co w pewnym sensie właśnie było tą prawdziwą wolnością. I widział, że ci ludzie są szczęśliwi i że z każdym jakby kazaniem Jezusa oni się czują coraz lepiej, a on coraz gorzej. Dlatego przyszedł do Jezusa, żeby zapytać, w czym jest tajemnica tego, że on ma takie powodzenie. Przecież ja też powinienem mieć, pyta się Nikodem, dlaczego jest inaczej? Dlaczego Jezus jest uosobieniem jak gdyby wolności, mówi w podobnym duchu, mówi podobną teologię, a jednak jest tam ogromna siła, a ja jestem już zmęczony tą praktyką. I Jezus przedstawił mu najprostszą radę, zresztą najpierw zapytał, ty nauczyciel, z takim stażem, nie wiesz o co chodzi? Powinieneś to wiedzieć. Powinieneś tego też uczyć innych ludzi. Ta tajemnica jest zawarta w znanym, jak wiele miejsc dla nas, w Ewangelii według świętego Jana, w 3 rozdziale i tam w 8. Bardzo poetycko to przedstawił Jezus, ale jak zawsze niezwykle trafnie. Mówi tak, wiatr wieje dokąd chce, i szum jego słyszysz, ale nie wiesz skąd przychodzi, dokąd idzie. Tak jest z każdym, kto się narodził z ducha. Wydaje się, że Jezus mówi o czymś, czego Nikodem jakby nie doświadczył. Nie miał tego przywileju, żeby właśnie przeżyć coś takiego, o czym mówi Jezus Chrystus. Może został wychowany, może został kształtowany, może bardzo mocno intelektualnie był rozwinięty, ale wciąż był obok czegoś, co było absolutnie najważniejsze. I tak myślę sobie nieraz o moim życiu. Czy mogłoby się coś takiego zdarzyć, żebym wygłaszał kazania i był obok tego, że miałbym żyć jakimś życiem chrześcijańskim i nie doświadczyć tego, co jest najważniejsze? Wydaje się, że Jezus jakby chciał wprowadzić Nikodema zupełnie na wyższy, głębszy poziom. Ty masz wiedzę w wielu sprawach, choć też nie wszystko rozumiał. Ale tego, czego ci najbardziej brakuje, to narodzenia z Ducha Świętego. W 3 rozdziale i 5 wierszu czytamy, powiadam ci, jeśli ktoś się nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. To jest coś więcej, to znaczy, że twoja i moja wiedza to jest za mało, żeby wejść do Królestwa Bożego. Nawet to, że praktykujesz pewne zasady, to jest o wiele za mało. Ty musisz wejść w pewien, jakbyśmy powiedzieli, wręcz mistyczny proces, który dokonuje wyłącznie Pan Bóg, który łączy się z intelektem, owszem tak, ale to tylko Bóg może to sprawić. Kto się nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Czy ja się narodziłem z ducha? Czy czuję się szczęśliwy, będąc chrześcijaninem? Czy męczy mnie to, że jestem w Kościele? Czy moje chrześcijaństwo jest takim wielkim wysiłkiem, jakąś mocną, ciężką pracą? Czy po wielu latach mogę powiedzieć, to był świetny wybór,
jak ja się cieszę, że jestem chrześcijaninem. Kto się nie narodzi z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. To Królestwo, jak mówi Jezus Chrystus, ono się zaczyna już tutaj na ziemi. To znaczy, że On jest zainteresowany twoim szczęściem już tutaj na ziemi. Musisz to poczuć, że jesteś jakoby w niebie, że jest ci dobrze z tym i wiesz, że twoje otoczenie, twoje środowisko jakby też sprzyja temu, jeśli to oczywiście jest możliwe tylko. Czytamy, że wszystko, co Jezus Chrystus, co Bóg czynił, było zawsze motywowane miłością, nie zimną kalkulacją. Nieraz, gdy ludzie mi zadają pytanie, bardzo proste, jeżeli Bóg ukochał tak świat, to po co stworzył szatana, po co stworzył Adama i Ewę, po co ten cały dramat? A tak sobie myślę, właśnie w tym jest tajemnica miłości Bożej, że On miał tylko jeden plan, nie w razie czego to On odda swoje życie. Miał tylko jeden plan, plan A, że ja wiem, że Adam z Ewą upadną, ale ja i tak ich stworzę. I ja wiem, że ja będę musiał największą cenę zapłacić za to, że ich stworzę. Nie musiałbym tego robić, ale ja to zrobię i umrę za nich. Mając na uwadze, że czy Adam, czy Ewa, czy może miłe siostry i bracia z Poznania i z innych kościołów i inni ludzie, że ktoś będzie wdzięczny za to, co ja uczyniłem i będzie mógł żyć wiecznie. Nie można mówić o czymkolwiek, nie mówiąc o Jezusie. Nie można żadnym tematem, choć mamy bardzo dużo różnych ważnych tematów w Słowie Bożym, ale nie można nigdy zastąpić najważniejszego tematu, a nawet przełożyć jakiekolwiek akcenty, jak tylko Jezus Chrystus. Wyobraźcie sobie, że ktoś wam uratował życie i ten ktoś nie musiał tego robić, ale macie okazję, żeby pójść na grób i za każdym razem myślicie sobie, to ja powinienem tam leżeć. Ale dzięki temu, że On położył się tam do grobu, ja mogę doświadczać tego wszystkiego, czego doświadczam. Tego nie można nigdy zapomnieć czy zamienić na jakikolwiek inny temat. Co motywowało Boga? Albowiem tak Bóg umiłował świat i wszystkie te rzeczy wielkie uczynił. Przypominam sobie taką historię, może czytaliście ją. Historia z czasów pierwszej wojny światowej. Dwóch przyjaciół, którzy razem walczyli z wrogiem. I obiecali sobie nawzajem, że wszędzie będą razem walczyli, w okopach, wszędzie będą się trzymali razem. I w pewnym momencie podczas natarcia wroga jeden z nich się wychylił, żeby tam gdzieś strzelać do wroga i nagle dostał serię z karabinu i przewrócił się, ponieważ trzeba było parę metrów się doczołgać, więc ten żołnierz, jego kolega mówi do dowódcy, że ja muszę do niego pójść, ale on mówi, ty nie wiesz, że on nie żyje, nie ma sensu, żebyś się tam czołgał i nie chcę stracić drugiego żołnierza, ale on mówi, ja muszę, to jest mój przyjaciel, ja muszę go ściągnąć tam z pola bitwy. I wbrew intencjom dowódcy podczołgał się do niego, przechylił jego głowę, on jeszcze żył. I powiedział to zdanie niezwykle cenne. I ja wiedziałem, że ty przyjdziesz. I skonał. Wiedział, że jego przyjaciel przyjdzie po niego. Możemy się zastanawiać, jak to działa, że miłość jest właśnie podstawą wszelkiej aktywności, począwszy od Boga, aż także poprzez nas, ludzi. Taką historię kiedyś czytałem, która nie jest prawdziwą historią, ale ilustruje fakt, dlaczego ja jestem chrześcijaninem, a nie należę do jakiejś innej religii.
Otóż wyobraźcie sobie, że jest wielki dół napełniony nieczystościami, a w tych nieczystościach, w tym dole znajduje się człowiek. I w żaden sposób nie może się wydostać na zewnątrz, bo ściany są gliniaste i za każdym razem się obsuwa, kiedy próbuje się wydostać. I nagle tą drogą ku tego dołu przechodzi Zaratustra, perski kapłan, prorok, reformator religijny, twórca jednej z najstarszych na świecie religii monoteistycznych. I zgodnie jakby z przesłaniem tej religii nachylił się do tego dołu i mówi: ha, miałeś pecha, miałeś pecha. To już trudno, musisz tam pozostać. Ale za chwilę szedł Budda i mówi: słuchaj, wiesz co, nie jest tak źle, jak myślisz. Właściwie możesz się jakby odizolować od okoliczności. Musisz wejść bardziej w siebie i tam znajdziesz swoje szczęście. I to jest niezależne od okoliczności. Choć w całej tej filozofii jest dużo też racji poniekąd. Ale w tej konkretnej sytuacji, żeby uratować tego człowieka, nie wystarczyło wejść w siebie. Za chwilę przechodził tamtędy Mahomet. I zgodnie jakby z przesłaniem swoim religijnym zrobił bardzo dużo, bo nachylił się, współczuł temu człowiekowi, wyciągnął bardzo mocno swoją rękę i chciał mu pomóc. Mówi do niego: słuchaj, wystarczy, że mocniej podskoczysz i ja chwycę tę rękę i już sobie poradzimy, tylko musisz ty się wysilić, no i ja ci wtedy oczywiście pomogę. No i ten nieszczęśnik skakał, skakał, ale nie dał rady. I Mahomet mówi: trudno, nie dam rady ci pomóc. Wreszcie tamtą drogą szedł Jezus Chrystus. Podszedł do tego dołu, spojrzał, ocenił, powiedział: wiem, co trzeba zrobić. Wszedł do tego dołu, a potem stając na równi, ramię w ramię, powiedział: wiesz, teraz ty po mnie musisz się wspinać ku górze, na wolność. Ja wiem, że to ja muszę zapłacić tę cenę, żebyś ty był uwolniony z tego nieszczęścia. W jakimś takim największym zarysie i skrócie, a jednak powodujący wielkie uznanie dla tego, co zrobił dla nas Jezus Chrystus. On wszedł, zszedł na ziemię, wszedł w tę niesprzyjającą okoliczność po to, żeby tobie i mnie pomóc. Zrównał się z tobą i mną po to, żebyśmy po nim mogli wyjść na wolność. Nie ma piękniejszego przykładu. Kiedy myślimy o takiej ludzkiej miłości, to kiedy ją porównamy z wiedzą, którą mamy, nieraz właśnie tą biblijną wiedzą, którą czasami może nawet się troszkę szczycimy, że no coś jednak wiemy, to chcę powiedzieć, że są takie w naszym życiu odruchy właśnie związane z miłością ludzką, kiedy wartość pewna przewyższa inną wartość. Natalia Kukulska śpiewa taką piosenkę o miłości: im więcej ciebie, tym mniej. Bardziej to czuję, niż wiem. Można mieć dużą wiedzę, być bogatym w pewną wiedzę, czy nawet bogatym materialnie, ale każdej kobiecie, mam nadzieję i mężczyźnie, zależy przede wszystkim na czym? Na miłości. Jeżeli rzeczywiście tego szukał, czy szukała. Kiedy myślę sobie o przykładzie syna marnotrawnego, który zarzucił ręce na swojego syna i przytulił go do siebie, on tam próbował coś tłumaczyć, ale najważniejsze, że był w domu, że wrócił gdzieś tam z jakichś wędrówek, niekoniecznie dobrych, właściwych. My się też tak czujemy. Gdy myślę sobie o swoich dzieciach, to jestem najszczęśliwszy zawsze, kiedy oni są przy mnie. Wtedy jest to najlepsza chwila, jaką sobie mogę wyobrazić. Są bezpieczni, są ze mną.
ale gdziekolwiek wędrują, myślę sobie o nich, modlę się o nich. Nasze dzieci, mimo dorosłości, zawsze pozostaną dziećmi i kiedy przyjdą do domu, to znowu ta miłość jest bez względu na to, kim oni są. Czy są dyrektorami, czy są jakimiś wielkimi ludźmi w tym świecie, ale gdy przyjdą do domu, stawiamy pomidorową zupę i mówimy: zjedź synku, zjedź córeczko. I nieważne jest to, kim oni są, znaczy nie jest to bez znaczenia, ale w tych relacjach najważniejsze jest to, że oni są w domu. A jak jest, gdy przychodzimy do Boga? Dla Pana Boga nieważne też jest to, jakie ty pełnisz funkcje i role społeczne. Ale najważniejsze, że przychodzisz do Niego, że jesteś w Jego domu i On chce zapewnić ciebie o swojej miłości i swoim oddaniu. Przypominam sobie kiedyś taki program Zerwane więzi. Około 4 miliony widzów oglądało ten program. I nie zapomnę takiej sceny, kiedy pewna kobieta usłyszała od redaktora: a gdyby pani swojego brata po 60 latach zobaczyła, co pani by mu powiedziała? Oj, co ja bym mu powiedziała? Nie ma takich słów. A chciałaby pani go zobaczyć? No tak. To proszę bardzo, otwierają się drzwi i od czasu wojny nie widzieli się. Wojna ich rozłączyła. Wchodzi jej brat, który gdzieś mieszkał przez cały ten czas w Stanach Zjednoczonych. I nie zapomnę tego, jak ta kobieta, jak dla tej kobiety przestało istnieć otoczenie, wszystko, co się wokół działo. Ona podeszła do tego brata, rozpłakała się, cały ten makijaż, ten make-up, to wszystko spłynęło po twarzy, ponieważ płakała z radości. I nieważne, że 4 miliony ludzi przygląda się temu. Nieważne, że jakiś redaktor próbował coś tam zapytać ją, jak ona się czuje i tak dalej. Jak ona się czuła? Była po prostu szczęśliwa. I myślę, że w naszym chrześcijańskim życiu jest właśnie potrzebna ta świadomość. Po to przychodzimy do naszego kościoła, żeby tu zapłakać, zapłakać ze szczęścia. I żeby mieć tę świadomość, że relacja z Bogiem jest to con amore, że ja nie jestem Salierim, ja nie mam tego wyuczone, ja nie przychodzę, bo wypada, bo tak trzeba, albo kalkulując, że no jest jakaś ciekawa perspektywa, ale z miłości i oddania dla mojego Zbawcy. Dlaczego? Ponieważ On mnie tak umiłował. Amen.